Otwieram 58 w bieżącej kadencji obrady sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie. Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, czyli na wniosek burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych sesja udział bierze 10 radnych, czyli jest wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji przybyłych radnych. Witam również pana skarbnika, jak również pana sekretarza. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WRODO, a także artykuł 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559, tekst jednolity. Informuję, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. W związku z koniecznością przekazania skargi wniesionej w dniu 4 kwietnia 2022 roku przez wojewodę świętokrzyskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stąporkowie numer 44/308/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wnioskuję o wprowadzenie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie do dzisiejszego porządku obrad. Informuję również, że w związku z tym, że sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, do zmiany porządku obrad wymagana jest zgoda wnioskodawcy z sesji, a następnie zgoda Rady. Czy w związku z tym muszę zapytać osobę reprezentującą panią burmistrz o to, czy wyraża zgodę na wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad do podpunktu D uchwały o brzmieniu w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Bardzo proszę. Dziękuję. W związku z powyższym poddaję wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji do punktu 3 podpunkt D projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku tego punktu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie wprowadziła do punktu 3 podpunkt D projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma jakieś uwagi do dzisiejszego porządku? Nie widzę. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za proponowanym porządkiem obrad dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział wzięło w głosowaniu 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła porządek dzisiejszej sesji jednogłośnie. Przechodzimy teraz do następnego punktu. W punkcie 3 porządku mamy rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Chciałbym poinformować, że projekty uchwał zaopiniowane pozytywnie co do zgodności z prawem zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i wszyscy radni są w ich posiadaniu. Pozwolicie, że nie będę ich odczytywał. W podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/343/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na 2022 rok. Ta uchwała została szeroko omówiona na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji. Nie było żadnych wniosków. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 50/343/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na 2022 rok, przepraszam. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B mamy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2022-2026. Ten projekt uchwały również został szeroko omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stąporków na lata 2022-2026. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu C. W podpunkcie C mamy projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2022 rok. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Stąporków na 2022 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Bardzo proszę, kto z Państwa, bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy teraz do podpunktu D. W podpunkcie D mamy projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych, zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska w Stąporkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za. Przechodzimy do następnego punktu porządku. W punkcie czwartym mamy zamknięcie obrad sesji. Dziękuję wszystkim za przybycie i życzę miłego dnia. Dziękuję. Zamykam posiedzenie sesji.